Dzień dobry się z Państwem. Witamy Was na turze po salonach meblowych, gdzie będziemy sprawdzać, jakie są łóżka. W sensie mamy już swój typ. Nasz typ jest na Allegro i zobaczycie tutaj sobie miniatureczkę. Szukamy łóżka, które mamy. Ma teraz na 1,62 m, tak? Tak. Ma skrzynię taką podnoszoną w górę i nie ma takich szuf rozesuwanych na bok, bo chcemy, żeby się dało to tak podnieść w górę, żeby nie musieć się mieć czysto obok łóżka, żeby tam mogły stać mebelki. Tak. I jesteśmy w pierwszym miejscu, gdzie jest twarzą sklepu ta pani, taka znana dosyć. No idziemy jak zobaczyć... Jak ta pani się nazywa? Socha. Ta pani zna wspólnej. Tak, i jesteśmy na Wagacie Meble, więc idziemy zobaczyć, co tutaj mają. Pierwsze łóżko, które was wita, jest z takiej tej turbomodnej ostatnio tkaninki z tego takiego baranka. No mega miłe to jest. Uważam, że trochę niepraktyczne. Wygodnie. No po pierwsze, ale jest tu beznadziejne światło, Andrzej, bo tu w ogóle cię nie widać. Ale nieważne. O właśnie, oprócz tego, że chcieliśmy mieć skrzynię i to chcemy mieć bezgłowie. Takie tak. Obite materiałem, żeby było mięciutko pod główkę, żeby dało się usiąść na łóżku. Dokładnie tak. Dobra, to lecimy na poszukiwania. Jak na razie nic mnie nie porwało, ale było fakt na plus, że przyszła do nas od razu pani i się zapytała, czy pomóc. To tak, miłe. To prawda, to bardzo miłe. No, to jest giga plusik, jeżeli chodzi o obsługę. Andrzej, mam wrażenie, że wszystko jest na kopyta. Ten dział nas nie interesuje, materacowy. Bo to bardziej materace obstawiam będą. I dlatego te łóżka wszystkie są identyczne. Gdzie ty mnie prowadzasz, mężu drogi? Ja chodzę własnymi ścieżkami. No właśnie, widzę. Chyba w końcu jesteśmy w dziale z łóżkami. I jak zazwyczaj są takie te skrzynie, to są otwierane jakby tak tu z góry. I takie szuflady, co wjeżdżają na bok, to tutaj jest coś inniczego. Tak, czyli jakby na pół siedzieli. Ale też jest masz problem, że nie możesz wrzucić coś tak jakby mocno w górę, nie? Tak, ale to jest w ogóle, Andrzej, takie łóżko, które nie potrzebuje materaca, zauważyłeś? To już jest gotowe łóżko, masz taką lekką gąbkę. Mhm. Jakby my szukamy, słuchajcie, takiego łóżka, które będzie miało jakby taką dziurę na materac nasz. Mhm. Czyli coś takiego jak tutaj. Na razie to mi się podoba, ale nie wiem, czy to ma właśnie skrzynię. Ono jest bardzo ładne, ale Andrzeju, nie bałabym się chyba iść w drewno, bo my będziemy mieli drewniane akcenty w meblach już jako takich. I bałabym się, że wszystko będzie z innej parafii, ale chodzi nam właśnie o coś takiego, gdzie, wiecie, gdzie materac wchodzi w to łóżko. Ale ładne. Ale bardzo ładne. I w ogóle ładne są tutaj, zaraz wam ponagrywam troszeczkę, ładnie są zaaranżowane te przestrzenie. To łóżko z tym takim ciekawym bezgłowiem, słuchajcie, nie jest najtańsze. Jedno z droższych póki co, z tego co widzę, 3509 zł. Tam to już widzę, Andrzeju, że nie ma szuflady, poza tym kolor jakoś taki. Ale no właśnie, tak. Odrzuciło mnie. Playroom. Ale jest trochę co innego, bo... W ogóle zobaczcie, jaki ten sklep jest ogromny. My już tu kiedyś byliśmy, ale szczerze mówiąc nie pamiętałam o tym, że on jest taki wielki. Tu są trzy poziomy, na dole wszystko jest ładnie opisane. No gigantyczny jest ten sklep. I w ogóle nie wiedziałam, że tutaj jest dosłownie wszystko do domu. W sensie też takie rzeczy jak oświetlenie i tak dalej, nie? Coś takiego ci się nie podoba? Ja nie mam takie, że jest super, ale ogólnie trochę przykuło uwagę. Nie. Nie? Ale to chyba dlatego, że ja już mam koncepcję tego, jak chcę, żeby ono wyglądało i teraz będzie nam ciężko. A jakie się podnosi? No idzie raczej. Aha, czyli całe. Okej. Okay. Ale bardzo lekko to idzie. Mhm. No sąsiedzi właśnie kupili łóżko z Agaty i mówili, że te siłowniki są tutaj bardzo spoko. Także skuszeni ich opinią przyjechaliśmy. No i tak jak wam mówiłam, przy tych łóżkach stoją próbniki materiałów, więc możecie sobie wybrać jakieś inne obicie. Coś nam się mega podoba? Spoko. Ten beż, który przed chwilą minąłeś, był spoko i to ten? I ten jaśniejszy. I chyba ten jaśniejszy bardziej. Ale ja to w kolory to wiecie, różnie. Szary mi się też podoba, ale chyba jest taki za smutny. No nie, nie będzie nam te takie szary, zielone, wystrzałowe, to niebieskie beżowe. To nie. Takie też jak na kanapę, to też nie za bardzo mi się podoba. A tutaj jeszcze są takie dziwne materiały. Tu są jeszcze takie ala skórki, ale to jest takie miziate. Taka miękka skórka, mhm. Nie, coś eko. Co tu mamy? Tak, przejdźmy przez te tekstury. Te pierwsze mi się najbardziej podobały. Nie możesz patrzeć na szarości, Andrzeju, zabraniam ci. Ale ja mówię o kolorze. Ale kanapę mamy szarą. Jaką mamy kanapę? Beżową. No, ty mordo.
Dobrze, to ja już zakończę te kolory. Ale są takie tutaj rzeczy. Mega fajnie. To wszystko stoi sobie na tych wieszaczkach i możecie popatrzeć, co takiego tu jest. Tutaj w sumie sprytny patent, czyli dwa mniejsze łóżka po prostu. Zbite ze sobą razem, tylko brzydko wygląda ta szpara. No i właśnie wpada biurę pomiędzy materacami. Ale to jest strasznie niskie. I ja bym chciała, żeby ten materac, żeby on tak nie leżał na wierzchu, tylko żeby on mi się trochę chował. Tak. Tak, nie mówię, że cały, absolutnie nie. On jak najbardziej ma wystawać, tylko chciałabym, żeby jego te dolne brzegi były schowane. Chciałabyś mi wyrobić takie... W głowie... Z ciuszkami czy takie na gładko? Ja bardziej myślałem o takim na gładko. To jest dla mnie już tłumacz, ale to obok na przykład mi się podoba. No ale nie w tym kolorze. No nie, nie w tym kolorze, ale jakby to wezgłowiowo jest ok, a to już dla mnie za dużo. Tu jest takie dosyć niskie to łóżko. I wchodzi materac głęboko, ale za to skrzynia jest płytka, no bo nie, łóżko jest samo niskie, nie? No tak, no. A weź zobacz to obok. To z tym wyższym wezgłowiem. Które to? Mhm. Ale tutaj zobacz, ile materac ci wystaje. Andrzeju, nadźwigasz się dzisiaj. Też, w sensie też głęboko raczej wchodzi. No. Nasz materac jest taki gruby. Tak? Jest taki gruby? Ja bym powiedział, że nasz materac jest gruby jak jedno, tak? Nie ma czegoś. No tak, no właśnie. Mi się tak wizualnie ogólnie podoba ten model. Nie mówię, że do nas, ale mi się podoba. Andrzej mówi mu nie. Więc ciekawa jestem, czy wam się spodoba. No powiem wam, że tutaj to już jest w czym wybierać. Ale nie mam jeszcze czegoś takiego... Jak... Ale w ogóle, wiecie co? Wydawało mi się, że łóżka do sypialni są wyższe. Też, one są jakieś takie niskie wszystkie. No to tak, nie mam czegoś takiego, jak byliśmy szukać kanapy i byliśmy w Ikei. I się zakochaliśmy w tej Ikei, prawda? To musimy mieć, nie? A no tutaj właśnie, nie mam czegoś jeszcze, no, ale... Ale to na przykład jest trochę niższe, ale mi się podoba, no? To mi się też podoba. Mega fajnie. A ile kosztuje? 2,4. Tak, no, 2,5. Powyciągałam te próbniki, ale tu jest takie światło, że chyba tego nie zobaczycie, bo to teraz jak rzucam cień, to wygląda szaro. Z daleka tak dobrze tego nie widać, ale no właśnie, chciałam wam zademonstrować, że to są kolory, które mi się podobają, czyli wszelkiej maści, odcienie beżu, czy może czegoś takiego trochę kremowego. Fajnie, też mi się podoba. Ten ma bardzo ładny kolor. Nie podoba mi się to, że on to jest takie... Że ta tkanina ma taką fakturę, ale ogólnie kolorystycznie bardzo ładnie. Dobra, idziemy szukać łóżka, bo po to tu przyjechaliśmy, a wiecie, materiały to przy okazji. Znaleźliśmy naszego faworyta. Cena 2700 obecnie. Prezentuje się w ten sposób. Oczywiście ma tą... tą skrzynię pod spodem. Stoi na nóżkach, więc jest trochę wyższe. Już pokazuję. Andrzeju, demonstrujesz? Tak. Bardzo ładne, naprawdę. Mega fajne. Podoba mi się bardzo to wyskłowie. No. Przy okazji zrzucił nam się w oczy stół, który wydaje się być jakoś dziwnie rozkładany. No. Tylko jak? I tyle? O, to też jedzie. A, i pewnie to teraz możesz do góry wyciągnąć. Tak. Ej, ale śmiesznie się to składa. No, już nie będę tego uciekał, no, ale bardzo fajne, no. Strasznie długi. Mega spoko rozwiązanie. Ja pierwszy raz widzę w sobie z tyłu z takim mechanizmem. Bardzo ciekawe, naprawdę. Mega spoko, że tutaj na każdym produkcie, słuchajcie, jest ulotka, więc jak coś wam się podoba, to możecie sobie zgarnąć tą ulotkę i nie musicie, wiecie, cykać fotek i tak dalej. Chociaż pewnie zdjęcie bym zawsze w galerii miała, to mogę zgubić, ale mi się akurat to rozwiązanie podoba. Znaleźliśmy przy okazji ładny stół. Naprawdę bardzo ładny. I w ogóle ten blat, Andrzej, wygląda jak nasz blat z kuchni. Trochę tak, ale ja trochę tak... Blat o długości aż 4 metrów? Gdzie to ma 4 metry? No co, to się aż tak rozkłada? No zobacz. No tam jest pod spodem miejsce, widzę. Ale, aha, bo Andrzej... Dobra, weź odsuń krzesło na środku, właśnie, bo chciałam się zastanawiałam się, jak to się utrzyma. A tu jest jeszcze jedna noga. Na środku jest taki V. Okej, ma to sens już. Myślałam, że to jest taki, wiecie, stół, którego się nie rozkłada i stoi tylko na tych nóżkach z brzegu. Ale nie.
z góry pada spadbomy się, słuchajcie, ten stół, tylko on jest bardzo duży, więc nie do naszego mieszkania, bo to jest stół, którego się nie rozkłada, to jest jeden wielki blat. No i ten sposób jakby, że to jest z takich deseczek, nie pasowałby nam do wnętrza, ale ogólnie wygląda ładnie. Na takich X-ach. Mhm. Nie rozkłada się aż taki duży pewnie. Jeszcze jeden mi posiada. Więc nie ma nogi po środku. Który ci się jeszcze spodobał? Ten, tak, no właśnie. No, tak, ten jest spoko. I mi się jeszcze ten podoba. Tylko ten pewnie też się nie rozkłada. No. Nie, tamten jakoś mi się nie porwał. Ogólnie strasznie mi się podobają i to mi się też spodobało w tym stole Borys, który kiedyś oglądaliśmy w Black Red White. Właśnie nogi tego typu. Jak jest takie usie z tego robi. Mega fajnie to wygląda. Dobra, idziemy do wyjścia. I lecimy teraz dokąd? Do BRW. Dojechaliśmy już do Black Red White. Na wejściu taki mocny kolor, odważny nas przywitał. No i jak? Coś ci się podoba? Tak na pierwszy rzut oka jeszcze nic mnie nie zaintrygowało. Ale ogólnie chyba rama mi się nie podoba aż tak bardzo, że jest takie wąska, nie? Nie, i to wiz głowy też mi się jakoś tak. Okej. Okay. Nie bardzo. Teraz będziemy mieli już. Tak, będzie ciężko. Profilowanie, bo już mamy dwie rzeczy, co nam się podobają, tak? No, podobało nam się do Zagaty, no i podoba nam się do Zalegro. Tutaj to się dużo dzieje w tej zieleni. A, tutaj są wezgłowia pokazane i możecie w ogóle, dużo jest do wyboru, ale to w Agacie też to było. Dużo z takich tych paneli tapicerowanych, gdybyście chcieli sobie strzelić jakąś taką ozdobną ścianę. A tutaj słuchajcie, fajne łóżko, bo raz, że ta komora jest bardzo głęboka, a dwa, że ono jest całe zabudowane, więc tam pod spód nie powinien wchodzić kurz. Tutaj słuchajcie, jest łóżko z bardzo ładnym wezgłowiem, ale to jest takie bez tego kosza i na to możecie położyć materac. Więc odpada. Lecimy dalej. Ale jakoś tak wydaje mi się, że mało jest tych łóżek. Jeszcze tam za nami są, ale zobacz. Okej. Okay. Lubię jak te wezgłowia mają, wiecie, jakąś takie fakturę przeszycia, ale jak się za dużo dzieje, na przykład o, to już dla mnie jest tłumacz. To już też nie do końca. Także to będzie ciężka decyzja, tak sądzę. Żeby wybrać łóżko, w ogóle, bo będziemy wybredni. Luxurious fajnie. Jezu, to tak, totalnie mi się nie podoba to bez głowy. Dobra, z takich rzeczy, które już na pierwszy rzut oka widzę, to słuchajcie, w Agacie prawie każde łóżko miało tą komorę. Był dużo mniejszy wybór łóżek bez tej komory. A tutaj jak chodzimy do tej pory, to większość łóżek tej komory nie ma. No. Więc to już taka pierwsza różnica. Przynajmniej no, wiecie, w tym co widzimy na miejscu w sklepie, w asortymencie. I idziemy dalej. Zabudowane od spodu. To spoko. Ale cena, powiem wam, też nie tanio. 3200 już. Ale ma większe to wezgłowie. A, no i ma duże wezgłowie, to prawda. Bardzo ładne. Ale podoba ci się? W sensie tamto. Bez głowy mi się podoba. To co w Agatce ale łóżko, było na nóżkę. Wiesz, łóżko jako takie mi się w całości nie podoba. Podoba mi się bez głowy. Okay. Więc tu pod spodem już ci się tak z tym będzie szurało, nie? Bo tamto było na nóżkę, więc było też wyższe kawałek. Zaintrygowało mnie to, nie kolorystycznie, ale ze wzorem. Chociaż tutaj teraz zauważyłam, że widać cały materac, a to mi się już nie podoba. Więc jednak idę dalej. To już takie jakieś najprostsze modele za tysiaczka, z tego co widzę. Ej, ogólnie rzecz biorąc. Ej, to te drewniane są kurde drewniane ładne. Drewniane mi się podobają, no, i tak samo się w podobało. Ale ogólnie rzecz biorąc, jak tu wszedłem, mam takie, biedne Wagacie takie, nie? No, to prawda. I w ogóle nawet tak sklep jak się wchodzi, to tak od razu taką, w porównaniu do tego Agata Meble, który jest na Alei Krakowskiej, to jak wchodzicie z taką biedą tu wali. Ej, no ładne to łóżko, ale Kasia mi mówi, że jak będziemy mieli wszystko drewniane, to w ogóle ten pokój zginie, nie? Myślę, że tak, Andrzej, bo my tak naprawdę, no to tak naprawdę to moglibyśmy kupić łóżko bez wezgłowia, bo my będziemy mieli taką tą, taki ten panel no drewniany, jak w kuchni. Otwieram, żeby nie było. Ale dziwna jest ta komora. Bo ona jest
Takie fancy jest na spodu. Po prostu. Ogólnie jakbym miała kasiorkina stolarza i bym miała skorzystać z gotowego rozwiązania, to w ogóle bardzo ładnie się to prezentuje. Podesłam sobie to łóżko, bo tutaj lepiej widać ten środek. Słuchajcie, jak to wygląda. Że macie skrzynię, ale jakby nie po całości. Bo jest taka też parka na siłowniki. Wolałabym chyba, żeby te siłowniki były w środku. Raczej jednak. Nie, żeby ta skrzynia była na tyle głęboka, żeby były w środku. Ale ogólnie mam takie wrażenie, że szybko stąd wyjdziemy. No tak, myślę, że w zasadzie to już trochę zmierzamy ku wyjściu. No rozczarowana, powiem wam, jestem. Kiedyś naprawdę myślałam, że Black & White rządzi, jeżeli chodzi o takie rzeczy meblowe. Natomiast tutaj tak biednie, biednie. Tak dużo drewnianych jest. Tak, bardzo dużo drewnianych jest opcji. I teraz jak chodzimy, to już faktycznie pojawiają się te skrzynie. Więc cofam to, co mówiłam. Te łóżka, które stały z przodu, po prostu ich nie miały. Powiem wam, że niestety nic mnie tu nie urzeka. I to był szybki pobyt, jeżeli chodzi o ten sklep. Szału nie ma. W ogóle jak się wchodzi, to jakoś tak mam wrażenie, że już biedą trochę trąca. Ta Agata, która jest na Alei Krakowskiej. Teraz jesteśmy w Black Red White na ulicy Popularnej. To jest przy Makro, przy Alejach Jerozolimskich. Wydawało mi się, że zawsze, że to jest taki duży flagowy sklep, ale ten wybór tutaj jest, powiedziałabym, taki mocno średni. Także jeżeli już miałabym coś wybrać, to wybrałabym to łóżko, które widzieliście w Agacie, ale chyba dalej najbardziej podoba mi się to z Allegro i wydaje mi się, że trzeba będzie podjąć chyba tą trudną decyzję i trochę zaryzykować i je zamówić. Co, Andrzeju? To z Allegro? Mhm. No, trzeba popatrzeć sobie na ulotkę tego, co jest z Agaty, jakich materiałów jest zrobione, na tego, co jest, z tym, co jest z Allegro. No to z Allegro jest też polecone przez Kasi i kuzynkę, tak? Tak. No, Kama... Więc... I widzieliśmy to łóżko. Kama na ma inne. Nie, no, ale ja wybrałam inne, ale to jest ta sama firma. Od tego firma. Samego Allegrowicza. Ten sam producent to jest. Allegrowicz też. Ale grałeś chyba inny, no ale ten sam wiem. Producent. No nieistotne. W każdym razie nasza kuzynka, moja kuzynka zamówiła łóżko z Allegro i przyszło jej naprawdę mega spoko rama. Zobaczymy. I różnica w cenie też była całkiem sporo. Idziemy do domu, przemyślimy to jeszcze i wrócimy do was, jak się na coś zdecydujemy. Dzień dobry się z państwem. Słuchajcie, jest piękna pogoda, tak by się wydawało, bo świeci cudowne słońce, a jest tylko 6 stopni. Także trzeba uważać, bo można się nadziać i się pochorować. Wiecie, tak to słoneczko kusi, żeby ubrać się lżej, ale uważamy. Wczoraj był Dzień Kobiet. I z tej okazji był transmitowany mecz Igi Świątek na YouTubie kanalu Plus, także ekstra, bo można było oglądać i nie było na YouTubie tylu reklam w telewizji, także mega spoko, ale wszystko co dobre szybko się kończy, także już pozostałe mecze będą normalnie transmitowane, więc będziemy zmuszeni te wszystkie reklamy oglądać. Także tak, wczoraj jakoś specjalnie tego Dnia Kobiet my nie świętowaliśmy, natomiast nadrabiamy to dzisiaj. Andrzeju, dokąd jedziemy? Bułkę przez bułkę. Tak, jedziemy sobie na śniadanko do Konstancina. Bardzo lubię ten lokal tutaj, on jest, w Warszawie też są chyba jeden albo dwa lokale, natomiast wydaje mi się, że ten wizualnie z uwagi na to, w jakim się znajduje budynku, jest najfajniejszy, no i właśnie jedziemy tutaj. Także widzimy się za chwilę pewnie już przy stole, zobaczycie co dobrego będziemy jedli. Niedziela. Byliśmy... Co jest? A. Sobota. Sobota jest, to lepiej nawet. Byliśmy na pięknym śniadanku, widzicie? I teraz gdzie jesteśmy, Kasiu? Znowu przyjechaliśmy do Agaty Meble. Dlaczego? Dlatego, że wczorajsze Black & White było beznadziejne. Weszłam sobie na ich stronę jeszcze dzisiaj i okazuje się, że na stronie asortyment jest trochę szerszy i może fajniejszy. Natomiast obsługa w sklepie była żadna, a tutaj jest bardzo dużo miłych ludzi, którzy od razu na wejściu was
atakują w cudzysłowie i pytają, czy potrzebujecie jakiejś pomocy, czego konkretnie szukacie i tak dalej, więc to nas zachęciło. A poza tym nasi sąsiedzi dzisiaj odbierali swoje zamówienie z Agaty, w sensie przyjechało do nich kurierem. No i tak się zgadaliśmy i się okazuje, że jedno łóżko, które mogłoby nas zainteresować, wczoraj z niewiadomych przyczyn pomijaliśmy w sumie trochę. Więc wrócimy i przy okazji pokażemy wam jeszcze więcej rzeczy. Wróciliśmy, jesteśmy, słuchajcie, przy łóżku Fabrizio One. Fabrizio One. No tak, Fabrizio One. I jak widzicie, Andrzej na nim siedzi, to nóżki mu dędają. Ono jest takie wysokie. No i to jest to łóżko, co nasi sąsiedzi sobie wybrali. Tak, to jest dokładnie ten sam model. I my wczoraj ono... to patrzyliśmy, i bo tutaj materac w ogóle nie wchodzi jakby w stelaż. Nie wchodzi stelaż. I to było coś, co mi się nie podobało. W sensie, ja bym chciała, żeby on się trochę chował. Plusem jest na pewno to, że jak się je otworzy, to ono jest dzielone na pół po długości. W sensie, że są komory dwie takie długie, więc na przykład jakbyśmy chcieli schować choinkę albo coś takiego, to ona się mieści. Minusem jest to, że tutaj jest tak podzielona na dwie części. A teraz znajdźmy to łóżko, które jest odpowiednikiem tego, tylko w niższej wersji. Tu mamy łóżko w wersji Fabrizio Maxi. Andrzeju, opuścisz? I usiądź na nim. W sensie jest spoko? No tak, no też jest wysokie. Też jest wysokie, nie? A to, które wczoraj nam umknęło, to było to, bo słuchajcie, mi się spodobało jedno łóżko na Allegro. Pewnie już je widzieliście, albo jeszcze raz je wam tutaj Andrzej podrzuci. Ej, no kurde, no patrz. No i ja się bałam, że ono będzie za niskie. Ale chyba nie, bo jest tak samo wysokie jak to. Tylko różnica jest taka, że tutaj w Agacie macie tą ściankę wyższą i ona zasłania materac, a u nas ten materac by był jakby tak widoczny po całości. No dobra, to co, jeszcze środek patrzymy jeszcze raz? Tak, no. Dobra. Andrzej je znowu otwiera. No i nie ma tego wsparcia przez środek, tylko jest jedna wielka komora. Ale tutaj jest to jakaś... To się nie trzyma wcale tak źle. No bo to jest przykręcone tutaj. No. Nie, spokojne. Znaczy, tu to jest takie, wiesz... No bo powinno właśnie, jakby było tu wsparcie po środku, to byłoby to bardziej stabilne. Ale to by ale było stabilne tylko w jednej płaszczyźnie. Nie? Dobra, ale z drugiej strony, no ale jakby tu schowamy na przykład pościel i jakąś choinkę, to czy potrzebuje, to nie wiadomo ile stabilności. W sensie, no nie. To nie będą wagowo ciężkie rzeczy. To są raczej, tu chowa się duże rzeczy objętościowo. Pościel, poduszki. Pościel, jak złożysz i tak dalej, to jest ciężka. Bez przesady, no nie waży 50 kilo, no daj spokój. No nie wiem, no i jeszcze można się zastanowić nad tym, czy nad tym Maxi, tak? Tutaj materac, którą się chowa, tam się w ogóle nie chowa, tak? To jest ta różnica. No. A i cena jest taka, bym powiedział, że w Agacie Meble to łóżko kosztuje 2800, dostawa jest za jakieś 6 dyszek, przynajmniej tyle strona mówi, zobaczymy ile będzie finalnie, nie? Mhm. A także chodzi 2800, jest od razu stelaż metalowy i podnośniki gazowe, w tym z Allegro jest stelaż drewniany w podstawie, można sobie go wymienić za 400 na ten metalowy. Metalowy i też gazowy. Ale dostawa 200. No właśnie. I plus i minus jest taki, że w sensie jak wybieracie sobie ten materiał i tak dalej, no to... Tu wszystko zmacacie i zobaczycie na żywo. Tu możecie to pomacać, a tam nie możecie i tego, jak już skonfigurujemy sobie swoje łóżko, to nie można go zwrócić. Także tak. Zaraz ja się jeszcze poprzymierzam. Wydaje mi się, że chyba jednak bezpieczniej będzie zamówić coś, co jesteśmy w stanie dotknąć. Mm. Bo to nie są małe pieniądze, a problem jest taki, że tak jak wspomniałam przed chwilą, łóżko z Allegro, które byśmy zamówili, nie moglibyśmy go zwrócić. Więc teraz zadzieje się magia, przechodzimy do wyboru tkanin. Tych próbników było jeszcze więcej, my już część odrzuciliśmy. W sumie to nie jestem pewna, czy wszystkie te tkaniny można połączyć z tym łóżkiem. Raczej pewnie tak. Myślę, że tak. Wybierzemy sobie kilka najlepszych i ewentualnie za chwilę pójdziemy do sprzedawcy zapytać, czy to, co wybraliśmy, się lubi z tym łóżkiem, które nam się podoba i jaki byłby czas oczekiwania. Bo strona internetowa twierdzi, że jeżeli się łóżko w pewien sposób personalizuje, to trzeba tak poczekać 4-5 tygodni, tak? Mhm. Dobrze. To przejdźmy przez kolory. Ogólnie mogę wam już zajawić, nie będę wam tego pokazywać, będziemy z Andrzejem dyskutować, ale idziemy raczej w beże.
czyli te kolory, które widzicie tam na górze. Tutaj jest bardzo słabe światło, ale damy radę. Drugą eliminacji wybraliśmy tkaninę, która najbardziej by nas interesowała i jest to taki nieoczywisty beżyk. On nie jest taki jednolity i gładki. Tutaj są takie delikatne jakby ciapeczki, ale takie gustowne ciapeczki. Także idziemy z tym próbnikiem poszukać jakiegoś sprzedawcy i zapytamy, czy w tym obliczu da się zrobić to łóżko. Boleśnie zderzyliśmy się z rzeczywistością. Materiał, który nam się spodobał, jest materiałem innego producenta niż producent łóżka, które nam się spodobało. Więc przyszliśmy pod okno. W ogóle może będzie zaraz leciał jakiś samolot, to postaram się wam to pokazać, bo tak się składa, że właśnie tutaj samoloty podchodzą chwilowo do lądowania. Zazwyczaj lądują od Piaseczna, ale dzisiaj mamy szczęście i lądują z tej strony. A tu przyszliśmy z próbkami materiałów, bo tu jest powiedzmy takie lepsze światło, bardziej naturalne. I będziemy wybierać. I chyba w naturalnym świetle, Andrzeju, to mi się wydaje za ciemne. Więc to jest albo ten materiał, albo ten. No to jak dla mnie bez wygadania to. Gdyby też nas ten taki był fakturkowy. No. Bo ten, słuchajcie, trochę się go boję, bo on jest strasznie gładki. Plusz. Taki trochę pluszowaty. Ale dobra, czy tutaj jeszcze możesz zrobić takie ślady łapkami, a tutaj... Nie widać tego. Więc chyba to. No dobra, to poczekajmy jeszcze chwilę na ten samolot. I pójdziemy z powrotem do pana sprzedawcy. Proszę bardzo, takie poświęcenie dla was, bo nic nie leci. Ogólnie tutaj lata jeden za drugim często, ale jest weekend i jest mniej, więc ściągnęliśmy flight radar i czekamy na samolot z Cancun. Żeby wam go pokazać. Nawet za jakieś 6 minut. Tak, także jest jesteśmy... Jest na co haczewem, więc zapindala nieźle. Jeszcze taka ciekawostka o samolotach. Słuchajcie, co do zasady... Leci. O, widać go. Co do zasady, samoloty startują i lądują pod wiatr. Czyli jeżeli lądują od tej strony, to tutaj, słuchajcie, wagata meble jest dobry punkt widokowy. Tu obok się testuje materace, więc można usiąść. Jest takie ładne przeszklenie, więc można popatrzeć. Kawał maszyny to jest. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam patrzeć na samoloty. Dobrze, zobaczyliśmy jeden z miłej perspektywy, także jakby co, to jeżeli lądują z tej strony, tam jest obi, a tu jest materac w Agacie Meble. Można usiąść i oglądać. A my zabieramy nasze próbki i idziemy z powrotem do pana. Złożyć zamówienie chyba, co? Myślę, że tak. Złożyliśmy już zamówienie na łóżko. Wybraliśmy właśnie te Fabrizio Square. W tej tkaninie, którą widzieliście, i pan nam powiedział, że w związku z tym, że będą mieli inwentaryzację, tak się to chyba ładnie nazywa, to możliwe, że ten czas oczekiwania będzie tam ciut dłuższy, w związku z tym, że przez kilka dni nie będą przyjmowali żadnych dostaw. No ale spoko, no, żyjemy już tyle czasu bez łóżka, że możemy jeszcze chwilę poczekać. Z takich ciekawych rzeczy, myślę, że to was zainteresuje, to samo łóżko nam wyszło za 2729 zł, natomiast transport razem ze wniesieniem 170 zł, czyli całość zamówienia wyszło nam za 2900 bez złotówki. Łóżko na Allegro w pierwotnej cenie wydawałoby się, że będzie tańsze, bo jego wyjściowa cena to jest 1800 zł. Natomiast okazuje się, że jeżeli chce się dopłacić do tego, żeby ten stelaż był metalowy i żeby te, wiecie, te takie cuśki do wyciągania tego łóżka były tam z gazem, żeby one lepiej chodziły, no to trzeba dopłacić kolejne pieniądze i do tego dostawa też byłaby w sumie za 200 chyba. Więc tak naprawdę różnica w cenie nie jest aż tak duża. Tutaj nam wychodzi, nie wiem ile, 300 więcej? Już nie chcemy się tego liczyć. Pi razy oko jakoś tak, a stwierdziliśmy, że jednak mega na plus jest to, że tutaj mogliśmy przyjść, to łóżko zobaczyć, no i ten materiał pomacać. Także tak, zamówienie złożone. A i gdyby ktoś był ciekawy, słuchajcie, wydaje mi się, że to jest fajna rzecz, żeby ją wiedzieć.
jak zamawiacie takie łóżko, w związku z tym, że ten czas oczekiwania jest spory, o ile nie bierzecie takiego, które jest dostępne od ręki, to jest tak, że najpierw wpłacacie zaliczkę i dopiero później wpłacacie resztę kwoty. Także jakby, wiecie, jeżeli się boicie, że wam zabraknie środków, to jeszcze macie powiedzmy te 4 tygodnie, bo tyle trwa oczekiwanie, żeby sobie na to łóżko dozbierać. Można oczywiście zapłacić też całość od razu i my tak zrobiliśmy, bo po prostu nie będziemy musieli dzięki temu przyjeżdżać tu do sklepu ponownie. Można też zapłacić przelewem, ale wiadomo, zanim oni to zaksięgują i tak dalej, to chwilę trwa. Więc żeby już nie robić zamieszania, my zapłaciliśmy całość od razu. A teraz, słuchajcie, jedziemy na obiad. Mieliśmy robić w domu naleśniki, ale chyba jednak zatrzymamy się w Sfinksie, tak Andrzeju? No, to widzimy się za chwilę znowu na jedzonku. Już drugą randkę mam dzisiaj z tym oto przystojnym panem. Ale ja teraz musiałem wstrzymać Kasię, bo chciała się zabierać za serki, a zobaczcie, jakie one nam przyszły. No tak, no faktycznie, widz musi zjeść pierwszy. No. Także taka przystaweczka, czyli serki. Trochę na nie czekaliśmy, więc ciekawe, ile poczekamy na dania główne, ale jesteśmy w Sfinksie na Puławskiej, on jest dosyć duży i wszystkie stoliki są zajęte. Andrzeju, co jest na twoim talerzu? Ja mam koftę. Fajny chlebek. Uj. No. Z frytkami? Chciałeś z frytkami? No, jest w zestawie takie. Okej. Okay. Jakaś ma kurczaczki. A ja mam kurczaczki i surówki, i frytki, i sosik. I bardzo dobrą lemonialę pijemy, prawda? Taką trochę gazowaną. No. Bierzemy się za jedzenie. Smacznego, jeśli wy też jecie. To ja, wasz montażysta, wyszedł nam z tego całkiem taki duży tur po sklepie, ale mam nadzieję, że znaleźliście tam jakieś inspiracje i może nie będziecie musieli się wybierać do sklepu, albo przynajmniej znajdziecie jakieś pomysły na to, jak zagospodarować się przestrzeń w sypialni. Pamiętajcie, żeby zostawić nam łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Jeśli macie pytania, to zachęcam też zadać je w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym filmie.